Związek Miast Polskich obecnie zrzesza ponad 300 miast z całego kraju. Został powołany do opracowania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. I na taką właśnie współpracę liczy burmistrz Strzegomia. To przede wszystkim grupa ludzi, która ustala pewne stanowiska wobec rządu i szkoda, że nas tam nie było. Byłem 2 dni w ubiegłym tygodniu na Związku Miast Polskich na posiedzeniu plenarnym w Karpaczu i tam postawiliśmy pewne oczekiwania wobec rządu, przede wszystkim względem spraw finansowych samorządów, zlecenia nowych zadań. Jest również szansa na wymianę doświadczeń, podkreśla Zbigniew Suchyta. Jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, bo przecież są tam burmistrzowie, prezydenci bardzo doświadczeni, jest to okazja do spotkania, porozmawiania się z nimi, i ta wymiana doświadczeń, o której już wspominałem, informacja o tym, co u nich się dzieje, co jest ważne, skąd pozyskują pieniądze, to warto tam być, warto rozmawiać, bo to służy rozwojowi także naszego miasta. Decyzja byłego burmistrza Lecha Markiewicza o odejściu z Strzegomia ze Związku Miast Polskich podyktowana była brakiem efektywności w działaniach związku. Obecny burmistrz przekonany jest jednak o wymiernych korzyściach, jakie miasto zyska, będąc w tak dużej organizacji. Że moim zdaniem jest takie, że warto być w takich związkach, bo jest to siła, która reprezentuje samorząd mocno, a nie z pozycji jednego. Jeden jest zawsze słabszy, grupa mocniejsza.